Dzisiaj będziemy sprawdzać, co kryje wnętrze, że tak powiem. Tylko, wyłącznie. A wiecie, co dzisiaj na stole? Dzisiaj na stole podwójny odbiornik mikrofonów bezprzewodowych z wyjściem USB. Czyli z naszą kartą dźwiękową. Zobaczymy, co kryje wnętrze, na jaką to jest częstotliwość, ale najpierw czołóweczka. Podwójny odbiornik do mikrofonów bezprzewodowych, bodajże firmy Datel. Datel już na dzień dobry jest, że tak powiem, wygrawerowane, takie wybite, wytłoczone napis firmy. Plastikowa obudowa, także na odbiornik to szału nie ma, ale wiecie, co ciekawego znalazłem na obudowie? Znalazłem naklejkę z częstotliwością tych dwóch kanałów. Łapnie ta ostrość? Łapnie. 185 i 8 i 198 i 2. Czyli w pobliżu, bardzo blisko w pobliżu pracuje tutaj akurat u nas służby. Pracują, bo 172, czyli 10 MHz. No to nie, w sumie nie jest w pobliżu, ale może coś się uda z tego uzyskać. Przede wszystkim jest wejście na USB. To co? Patrzymy, co w środku. Ślicznie wykonane, słuchajcie. A więc tak, co my tu mamy w środku? Płytka K210BR. Mamy trzy scalaki. Mamy bodajże tutaj kanał 1, kanał 2, czyli może być jakaś synteza. A więc tak, słuchajcie, jedziemy z opowieścią, co my tu widzimy. Fajnie to zrobione jest, słuchajcie. Fajny odbiornik. Zaraz zobaczymy, co tu się dalej z tym dzieje. Bodajże to nie synteza, tylko karta dźwiękowa. Wyjście na USB. A więc tak, w makroskali jedziemy. No piękna sprawa, słuchajcie, tylko żeby to jeszcze było w metalowej obudowie z ekranami. A więc co my tu mamy? CD2003GP. I tutaj by się przydała nota katalogowa. No i tutaj mamy właśnie ten układ, to są te dwa układy, słuchajcie, to są dwa identyczne CD2003GP. Czyli tak jak widzimy właśnie w nocie katalogowej FM, AM, radio i C, dedykowany układ odbiornika radiowego. Słuchajcie, to jest nie byle jaki scalak, że tak powiem. To nie jest naprawdę, znaczy małochodniwy, znaczy co leży gdzie, no w sumie można to, ale on dużo w sobie posiada, słuchajcie. Z tego, co tutaj widzimy, to jest tak, AM wzmacniacz amplitudy na wejściu, nóżka numer 16, FM, wzmacniacz z nóżki pierwszej, FM mikser, FM oscylator, FM AM switch, nóżka numer 14, czyli mamy przyłącznik w modulacji AM, FM, czyli piękna sprawa. Możemy sobie zrobić konkretny odbiornik. Potem mamy, co mamy? Potem mamy AM oscylator, czyli to już będzie nasza pośrednia, czyli AM to jest nasza pośrednia, FM, a może i nie, trzeba by było się bliżej temu przyjrzeć, bo to zależy później od układu, montażu tego, po prostu odbiornika, którego będziemy robić. AGC control, czyli mamy gain control, czyli nasz pospolity ARF, AM detektor,
FM pośrednia. FM pośrednia druga. W sumie możemy na tym scalaku zrobić dwa oscylatory. Przełącznik między jednym i drugim oscylatorem możemy sobie zrobić. Możemy sobie zrobić AM i FM. Możemy sobie zrobić konkretny skaner na częstotliwość do tych 200 MHz, no bo to radio akurat w tej chwili pracuje na 180, na 190 MHz. 198, czyli praktycznie 200 MHz. Piękna, że tak powiem, rzecz. Teraz tak, mamy dwa takie scalaki, czyli dwa takie odbiorniki. Jak widać, są kwarce. Zobaczymy na jaką częstotliwość. 185-80, słuchajcie, na kwarce jest napisane. Ciekawe, na której harmonicznej one pracują, bo to jest niemożliwością, żeby kwarc miał 185 MHz. Albo tutaj 198,2. On jest po prostu dedykowany na przykład do piątej harmonicznej, albo do trzeciej harmonicznej. Do trzeciej to raczej nie. Tutaj przy tej częstotliwości miejmy na uwadze, że kwarce mniej więcej najlepiej tak pracują maksymalnie do 30 MHz możemy spotkać i to nie. To już jest trzecia harmoniczna, czyli już taki naprawdę miniaturowy kwarc może pracować ten bezpośredni 20-25, ale to jest dużej obudowie kwarc. Także myślę, że to nie jest o tego typu kwarc, nie? Teraz wam pokażę. Tutaj mamy w małej obudowie. To jest na pewno podstawowa jego częstotliwość, która jest napisana, czyli 11 MHz, 2896 bodajże kHz. A te duże, one się podnoszą też gdzieś tak do 11, do 12 MHz, a potem to już na przykład jak mamy kwarc 27, to już na przykład jest trzecia harmoniczna 8 i coś, nie? A jeśli tu mamy 185, no to ten kwarc może być nawet na 9 harmonicznej postawiony. Trzeba by było wybadać dokładnie układ, pomierzyć, zmierzyć wyjście kwarca bezpośrednio. Tutaj z tego co widzę LM3 393. Podaję, że to może być jakieś zabezpieczenie, limiter, kompresor czy coś, to może być opamp podwójny. Zaraz zobaczymy w nocie katalogowej. No i dobra, tutaj już mamy w tej chwili notę katalogową tego małego scalaka. Jest to komparator, czyli tak zwany opamp podwójny, plus minus out, czyli standardowy, może być nawet na CMOS. Na brankach TTL CMOS. Tak, zwykły komparator. Tak jak widzimy. Dobra, ale wracając do tego scalaka, tego 2003GP, tutaj widzimy w tej chwili układ taki, który jest w nocie katalogowej. Jest to po prostu układ, jak to ma działać. Czyli tak, 10,7 wejście. 455 pośrednia. Tutaj mamy akurat na tym schemacie. Mniej więcej AM/FM przełącznik. Zobaczcie, się różni tylko 4,7 nano i 470 mikro przełącznik do masy. I wystarczy. Detektor out. Fajny scalak do, że tak powiem, do projektów radiowych. Tu mamy jeszcze opis cewek, z tego co tu widzimy w tej nocie katalogowej. I układ 10,7 pośredni, tak, 10,7. BPF filter z anteny. Możemy podać bezpośrednio, możemy sobie zrobić AM/FM. Sterowane varicapem na przykład. Równie dobrze. Dobra, jedziemy dalej. Opisujemy dalej. Co tutaj mamy za scalak? Zaraz zobaczmy. Zobaczmy co tutaj mamy na środeczku. Na środeczku mamy... Na pewno może być jakaś synteza. A może tu raczej nie ma syntezy, bo są kwarce.
TA3101. I już patrzymy na notę analogową. A więc tak, ten scalar jest to typowo telefoniczny kompresor dynamiki TA3101. On posiada wzmacniacz, tak jak tutaj widzimy właśnie w nocie katalogowej. Na wyjściu ma wzmacniacz, ma gain control, czyli po prostu ograniczenie wzmocnienia, tak jak tu widać z pętli sprzężenia zwrotnego. Ogranicza, jest do tego jeszcze przesunięcie fazy, czyli prawdopodobnie jakiś układ wejściowy, nie tyle na bramkach logicznych, tylko na tranzystorach, tak jak tutaj widzimy, tak jak we wzmacniaczach, czyli po prostu rozdziela fazę i każdą fazę osobną kontroluje. No i dobra. I jedziemy dalej. Co my tutaj dalej mamy? Mamy dalej teraz tak, wiecie co wam powiem, to ja się bardzo dużo z takich odcinków po prostu uczę, a przy okazji dobrze pokazać i powiedzieć mniej więcej, co tu się znajduje w takim małym plastikowym pudełku. No i jedziemy do głównej części, która mnie interesuje, czyli praktycznie karty dźwiękowej, bo tutaj będziemy mieli w tym miejscu, będziemy mieli sygnały lewy, prawy, na przykład kanał, no i co, na pewno pin zasilający pójdzie, masa, bo to jest jednak plastikowa obudowa, czyli musimy puścić i minus, i plus. Minus, plus, na przykład jest tak, lewy, minus, prawy, plus 5V na procesor, bo to jest bodajże procesor, na procesor. Już widzę, tutaj jest pierwszy, to jest plus, bo idzie do stabilizatora 3,3V, czyli tu mamy plus, masę mamy, no dobrze by było jeszcze się dowiedzieć, słuchajcie, tutaj też się znajduje, aha, dlatego szósty pin jest tak, plus, lewy, minus, prawy i przełącznik, który nam przełącza pierwszy odbiornik lub drugi odbiornik, tutaj ten. To jest to część odbiorka. Pojedynczy kompresor dynamiki, przedwzmacniacz opam. I teraz ten główny scalar, który nam już zamienia na USB, w którym jest do niego trzeba mieć sterownik USB, nie? Chyba że Windows z automatu to wykryje, o ile to to jest do Windowsa, do komputera. I scalak się zwie AK537. Słuchajcie, tu mało widać. AK5371AVQ. Także notę katalogową, bo już widzicie. A więc tak, jest to piękny przetwornik analogowo-cyfrowy, dwukanałowy. Z tego co tutaj napisali w tej nocie katalogowej, konwerter do USB. No i co tu mamy? 16-bit AD controller, dwa kanały, programowany gain amplifier, czyli od plus 24 do 31 dB, co 1 dB krok. 20 dB preamplifier, czyli 20-krotność wzmocnienia wejścia audio. Chip PLL, czyli mamy 8 kHz, 11, próbkowanie tej karty dźwiękowej. 8, 11, 0,25 kHz, 22, 0,5 kHz, 44 i 48 kHz. Trochę cienko. Fajnie, żeby to miało przynajmniej ze 115, nie? Pamięć EEPROM wewnątrz, EEPROM, nie wiem jak to się mówi. EEPROM, EEPROM, niektórzy tak. Wybaczcie, jestem prosty chłopak z wioski.
Dobra, już nie będziemy zawracać głowy. Single power, czyli pojedyncze zasilanie, plus 3,3 V, plus minus 0,3 V, 48 pinów LQFP obudowa. Co mamy wewnątrz? Słuchajcie, takiego scalaka mamy naprawdę wewnątrz bardzo dużo, bo ponieważ wszystko co jest na tej dużej płytce pewnie by zmieściło się w taki mały scalak, gdyby było to wszystko robione w takiej technologii. Moment, nie wiem czy to było widać, ale pewnie było widać. A więc tak. Dwa wejścia mikrofonowe, słuchajcie, nawet jest tutaj rozpiska jak go podłączyć. Dwa wejścia mikrofonowe. Mic L, czyli lewy prawy kanał. 16 bit AD control i tutaj mamy serial interface engine, czyli tu mamy nasz buffer, audio class decoder, czyli już tutaj dekodujemy na sygnał cyfrowy, który jest zapisywany w buforze, który ten bufor możemy sobie traktować właśnie z szyny danych. Czekajcie, to jest I2C? Nie. Oddzielny IPROM, który tak, I2C. Szyna I2C podpięta jest pod EPROM wewnętrzny, jest ROM i EPROM i teraz tak, CS, SK, podłączenie do 1 kB pamięci zewnętrznej, którym możemy praktycznie robić z tym wszystko, co się nam żywnie podoba. Bo mamy bufor. Możemy zrobić sobie na nim echo cyfrowe, możemy sobie na nim dodać efekty, tak jak na karcie dźwiękowej. Zależy jaki sobie zainstalujemy sterownik i oprogramowanie do tego ustrojstwa. Wiecie co wam powiem? Urządzenie zostało zakupione przeze mnie na takim bazarku targowym za całe 5 zł. Oprócz tego w tym urządzeniu mamy jeszcze dwa zwykłe potencjometry, trzy diutki wskaźników, który jest akurat włączony. O, tutaj coś się wygięła, ta jedna diutka. Trzeba będzie poprawić luty, już widzę. Dwa potencjometry od wolumy, tutaj zależy który kanał włączymy, to ta pewnie się zaświeca, tak. Zobaczymy jakie to ma zasilanie tego, a zasilanie jest po USB, także no problem. Czyli jednym słowem sprzęt do komputera. Ciekawe co to potrafi, bo to prawdopodobnie może służyć jako jakieś tam karaoke na przykład do... No trzeba by było dwa mikrofony na tę częstotliwość zestroić, ustawić. Prawdopodobnie można byłoby zrobić na takim scalaku, tym CD2003GP. Przecież tam też są generatory i jest pośrednia, także można byłoby sobie pewnie nadajnik wykonać właśnie na zasadzie kwarca i takiego scalaka. Ale zobaczymy co z tym się uda, że tak powiem, podziałać. Plastikowe, niepozorne, nie? A wewnątrz scalaki w cenie praktycznie... No muszę zaraz zobaczyć, żeby nie skłamać, ale gdzieś myślę, że gdzieś około 20 zł sztuka. Taki scalak. Taki ten radiowy. Już nie mówiąc o przetworniku analogowo-cyfrowym, który też swoją cenę jakąś tam ma, przynajmniej w Polsce, no w Chinach to te grosze. Po tym scalaku mówię. Ten scalak to jest typowa radiówka do ewentualnych na przykład skanerów na pasmo lotnicze może być. AM, FM posiada. Podwójna przemiana częstotliwości. Dzięki za obejrzenie. W następnych odcinkach będziemy omawiać i też tak powiem inne sprzęty, których tutaj naprawdę jest mnóstwo. Akurat. No zobaczymy. Dobra, dzięki. Pozdrawiam. Aha.
subskrybujcie, ci, którzy jeszcze nie zasubskrybowali, bo będą właśnie kanały. Szukam sobie, na czym by to zrobić z tą gitarą, nie? I tak sobie właśnie wpadłem na pomysł, że może faktycznie zastosujemy wszystko bez przewodu. No właśnie, jeśli jeszcze nie dałeś suba, to postaw tą łapkę w górę, bo będziemy omawiać jeszcze bardzo fajnych, dużo ciekawych sprzętów w niedługim czasie. No, będzie się szykuje też i naprawy, tutaj kilka napraw jest. A poza tym po staremu. Dzięki.